Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Grądy Szlacheckie w gminie Długosiodło, gdzie kręcimy serię 5 odcinków, na których pokażemy Wam, jak powstaje budowany za moimi plecami dom Mezzanine Smart. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o dwóch bardzo ważnych kwestiach. Po pierwsze, prawo budowlane, czyli od czego trzeba w ogóle zacząć, żeby móc taki budynek wybudować. Po drugie, opowiemy sobie o wyposażeniu działki, czyli bez czego taki budynek w ogóle nie będzie funkcjonował. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu z naszej listy, czyli co na danych działkach można budować. Jak już podjęliście decyzję o budowie budynku rekreacji indywidualnej na zgłoszenie, to w pierwszej kolejności musicie sprawdzić, czy na Waszej działce w ogóle taka zabudowa jest możliwa. O tym, co możecie budować na Waszej własnej działce, decyduje albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo warunki zabudowy. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został wydany i obejmuje teren Waszej działki, to należy w nim sprawdzić, jaka funkcja zabudowy jest przeznaczona na Waszej działce. Czyli jeżeli macie na Waszej działce przeznaczenie, na przykład zabudowa jednorodzinna, to wówczas na takiej działce paradoksalnie nie będziecie mogli zbudować budynku rekreacji indywidualnej. Chyba że miejscowy plan dopuszcza zabudowę rekreacyjną jako zabudowę uzupełniającą na takich działkach. Bardzo często jednak te funkcje nie są ze sobą powiązane. Jeżeli na Waszej działce nie ma ustanowionego miejscowego planu, wówczas należy wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Czasami udaje się tak przeprowadzić procedurę, że nawet i te warunki zabudowy nie będą konieczne, natomiast o tym już decyduje indywidualna interpretacja danego starostwa. Wracając jednak do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bardzo ważnym jest, aby sprawdzić, czy dopuszcza on właśnie zabudowę rekreacyjną, tudzież letniskową. Jeżeli tak jest, to wówczas na takiej działce możecie budować budynki rekreacji indywidualnej. Sprawdzić należy jednak również, jakie można budować kąty dachów, jaka jest minimalna czy też maksymalna powierzchnia zabudowy na danej działce. Jak widzicie, tych aspektów i zmiennych jest bardzo dużo. Dlatego też warto w tym przypadku skorzystać z usług architekta. W naszej firmie jest taka usługa, gdzie architekt z nami współpracujący dokonuje takiej analizy dla naszych klientów pod kątem, co na ich działce można budować. Niezależnie od tego, co wyjdzie z tej analizy, na przykład załóżmy wariant numer 1. Z analizy wychodzi, że na Waszej działce można budować tylko i wyłącznie budynki jednorodzinne. Wówczas nie będziecie mogli wybudować budynku rekreacji indywidualnej w tej uproszczonej procedurze w trybie artykułu 29 ustawy o prawie budowlanym. Wówczas będziecie musieli uzyskać prawdopodobnie pozwolenie na budowę. W tej procedurze oczywiście również Wam pomożemy i współpracujący z nami architekt przygotuje stosowne dokumenty, wszystkie projekty i uzgodnienia, adaptacje do działki i uzyska dla Was stosowne pozwolenie na budowę. Niemniej trzeba pamiętać, że ta procedura jest dużo dłuższa, no i droższa z racji na ilość pracy, którą trzeba w to wszystko włożyć. Jeżeli z analizy wyjdzie natomiast, że możecie bez problemu budować budynki rekreacji indywidualnej, wówczas skorzystamy z tej uproszczonej procedury właśnie w trybie artykułu 29, gdzie zajmie ona około 21 dni. Dokładnie starostwo ma 21 dni na to, aby zgłosić tak zwany sprzeciw. No wówczas nie będziecie mogli budować, trzeba będzie prawdopodobnie jakieś dodatkowe dokumenty uzupełnić do wniosku. Jeśli jednak w ciągu tych 21 dni nie przyjdzie do Was żadne pismo ze starostwa, oznaczać to będzie tak zwaną cichą zgodę i tutaj będzie można bez problemu rozpocząć tą procedurę budowania już. Polskie prawo budowlane dopuszcza pójście dwoma drogami, jeżeli chcemy legalnie budować różnego rodzaju obiekty. Pierwszą z tych dróg, najbardziej popularną, jest pozwolenie na budowę. To pozwolenie na budowę, aby je uzyskać, wymaga pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Cała procedura trwa około 3 miesięcy i tak jak wspomniałem na początku, wymaga pełnej dokumentacji projektowej. Drugą formułą, którą możemy pójść, jeżeli chcemy wybudować dany budynek, jest formuła zgłoszenia. Ale tutaj trzeba pamiętać, że formuła zgłoszenia dzieli się na dwa typy.
Pierwszy typ zgłoszenia dotyczy również budynków jednorodzinnych i tutaj do tego zgłoszenia potrzebujemy tak samo pełnej dokumentacji projektowej, jak do pozwolenia na budowę. Już od wielu lat możemy budować na zgłoszenie nawet budynki 100 i 200 i 300 metrowe, natomiast musimy pamiętać, że będą one wymagały również kierownika budowy, nadzoru i w pełnej dokumentacji projektowej, tak jak do pozwolenia na budowę. Dlaczego ta procedura w Polsce się nie przyjęła? Ponieważ w przypadku procedury zgłoszenia tego budynku jednorodzinnego z tą pełną dokumentacją, jeżeli w trakcie budowy chcielibyśmy zrobić jakąkolwiek minimalną zmianę, musielibyśmy ją przechodzić tą procedurę od samego początku, czyli znowu projekt i kolejne zgłoszenie. W przypadku pozwolenia na budowę drobne zmiany typu przesunięcie okna czy ścian działowych możemy wykonywać w porozumieniu z naszym kierownikiem budowy, więc nie wymaga to ponownego kontaktu z urzędem. Natomiast Państwo, którzy chcecie budować budynki rekreacji indywidualnej, Was interesuje procedura zgłoszenia, ale w trybie artykułu 29, czyli z tą uproszczoną dokumentacją, gdzie rysunki i projekt do tego zgłoszenia zajmuje dosłownie kilka kartek, a cała procedura jest bezpłatna i trwa 21 dni. I to o tym zgłoszeniu Państwo macie na myśli, kiedy chcecie budować budynki rekreacji indywidualnej. Jeśli nie wiecie... Gdzie szukać informacji na temat tego, czy Wasza działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub czy są wydane na nią warunki zabudowy, to nic strasznego. Architekt, który współpracuje z naszą firmą, wykona dla Państwa analizę, co na danej działce można budować. W tej analizie sprawdzi przeznaczenie działki, sprawdzi też dodatkowe aspekty, które nie zawsze wynikają z podstawowej dokumentacji. Na przykład takie, czy na danej działce nie jest ustanowione jakieś na przykład stanowisko archeologiczne, bo to wbrew pozorom bardzo często się potrafi zdarzyć. Czy w otoczeniach Waszej działki nie ma na przykład linii wysokiego napięcia, które również decyduje o tym, gdzie, w którym miejscu przebiega linia zabudowy. To wszystko są aspekty, które będziecie poznawali w trakcie tej procedury, którą chcielibyście przejść i móc finalnie potem budować dom, więc lepiej jest to wiedzieć, zanim pójdziemy do urzędu ze zgłoszeniem, ponieważ będziemy przygotowani odpowiednio i w odpowiednich chociażby miejscach wrysujemy nasz obiekt na działce. To tyle z punktu pierwszego. Zapraszam do kolejnego. Przechodzimy do drugiego punktu naszego dzisiejszego odcinka, czyli otoczenie działki. W otoczeniu naszej działki znajdziemy pola po horyzont, las i jezioro. Jest też kilku sąsiadów, co powoduje, że okolica jest bezpieczna. Daleko szukać tutaj zgiełku miasta, można się naprawdę wychillować i odetchnąć. Działka nasza posiada ponad 1300 m2, jest zadrzewiona sosnami. Planujemy posadzić tuję i inną roślinność, ale tę część prac i projektowania pozostawiam mojej narzeczonej, Natalii, która kocha to robić. Działkę, jak widzieliście, ogrodziliśmy. Jest już furtka i brama. Ze zgłoszeniem nie było tutaj problemu, ponieważ działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje tutaj zabudowę zarówno jednorodzinną, jak i rekreację. Wszystkie formalności zajęły nam 21 dni. Pragnę zwrócić uwagę, że znajdujemy się na obszarze Natura 2000. Często pytacie nas, czy można budować na tym obszarze. Odpowiedź brzmi tak, jeśli dopuszcza w tym miejscu zabudowę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Są obszary Natura 2000, gdzie absolutnie nie można budować. Prac przygotowawczych doprowadziliśmy prąd do działki. Warto korzystać z lokalnych firm w tym celu, które często mają przetarte szlaki u dostawców energii i formalności mogą zająć o wiele mniej czasu. Nam udało się prąd do działki doprowadzić w 3 tygodnie, ale nie jest to regułą. Zwyczajowo trwa to o wiele dłużej. Szambo i studnie wykonaliśmy w podobnym czasie. Zbiornik szamba mieści się przy ogrodzeniu, a studnia z drugiej strony budowy. Pardon, dwie studnie, bo jedną zrobiliśmy, która będzie obsługiwała budynek, a druga będzie odpowiedzialna za podlewanie ogrodu. Balię i być może basen, który w przyszłości planujemy zrobić w tym miejscu. Już nie możemy doczekać się końca budowy. Dom ten będzie naszym domem pokazowym, domem na wynajem i naszym domem, w którym będziemy spędzali wolny czas, a i czasami z niego pracowali. Ogólnie dom ten będzie dla każdego.
W dzisiejszym odcinku poruszyliśmy dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, co musicie zrobić, żeby w ogóle móc wybudować taki budynek, czyli prawo budowlane. Po drugie, o czym nie możecie zapominać, jeżeli chodzi o samą budowę, czyli ogrodzenie, prąd i szambo. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdziecie kilkanaście wycenionych od A do Z budynków na zgłoszenie w formie bardzo wygodnego konfiguratora. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.